Robiliśmy w UFD zdjęcia nocne i przyszedł do mnie pan Ryszard Kutkowski i mówi, że trwa operacja, jest poważna sytuacja. I żeby na razie nie mówił, nie opowiadał w ekipie, żeby mnie rozpraszać. Ale dostawałem te komunikaty co godzinę i były coraz bardziej dramatyczne. No i skończyłem zdjęcia o świcie i jechałem, wracałem do Łodzi. Włączyłem radio i usłyszałem komunikat, że zmarł Krzysztof. Który gdzieś tam nami kieruje, ale mamy wolę, żeby je trochę zmienić. I od przypadku niewiele zależy od przypadku, bo raczej zależy to, jaką drogą idziemy, niż kim jesteśmy. Dużo bardziej. Każdy człowiek, który odchodzi, nie musi. To jest niedobre sformułowanie. On nie musiał odejść. Jeśli pani zapytał kogokolwiek, kto odszedł, to każde sformułowanie. On nie musiał odejść. Jeśli pani zapytał, ale Krzysztof był bardzo chory. Krzysztof był bardzo chory na serce. Cała ta co, całe to jego oddanie, zaangażowanie, nerwy, to życie w stresie. Cały czas Krzysztof bardzo przeżywał. Każdy metr taśmy nakręcony, każde słowo, które napisał. On bardzo głęboko to przeżywał. Tego nie było widać na wierzchu, bo on to skrzętnie jakby ukrywał, to on miał typowy charakter introwertyka, wszystko było do środka. A on za to zapłacił. Miał bardzo chore serce. Musiał się poddać operacji. Pierwszy pełny film, który razem zrobiliśmy, to był na zasadzie my dwaj, to była pierwsza miłość. Przedtem pracowałem z nim przy Robotnikach 71, ale to była trzecia kamera, tam drobny udział. To była taka etiuda o urzędzie, o biurze, o urzędzie, w którym on obserwował tych urzędników i tych czekających na załatwienie. I to była wówczas taka sytuacja, w której napiętnowano biurokrację. On to wstępnie zrobił. To była jego jakaś pierwsza praca. Moim pierwszym filmem z Krzysztofem to był Refren, ale ja już miałem jakieś parę filmów za sobą, czyli byłem podobnie jak Jacek, jakby człowiekiem zauważonym przez Krzysztofa. Moim pierwszym filmem, który mnie rzeczywiście wziął, to był Przypadek. Ja uważam, że to jest film, który nie miał właściwie jeszcze swojego życia w świecie. To jest film wspaniały, który właśnie pokazuje los ludzki w zależnym przypadku. Pierwszy film, który widziałem, nosił tytuł Personel i to był film, który zresztą do dziś uważam za najlepszy, znaczy najmocniej we mnie zadziałał. I to był moment, kiedy zrozumiałem, że film może być czymś zupełnie innym niż to, co dotychczas oglądałem w kinie. Najchętniej i najwięcej opowiadam o tym okresie, który jest mi najbliższy, to znaczy okres Polski, gdzie właściwie można mówić ogólnie i o dokumencie, i o fabule, jako o czymś, co jest, jeżeli chodzi o współpracę, dlaczego to było tak porywające i tak niezwykłe. Ponieważ to był człowiek, który najbardziej ze wszystkich ludzi, których znam, z którymi pracowałem, był oddany temu, co robi. Oddany w sensie przede wszystkim znaczenia, jakie miał nadzieję, że ta praca, czy też jak to on uważał czasami obowiązek, który na nim ciąży, przyniesie. I stąd ta praca była, dawała niezwykłą radość, bo się wiedziało, że to czemuś służy. Ponieważ on zawsze robił film po coś. To znaczy siedziało się na korytarzu, bo tam innego miejsca nie było, ale był taki obszerny, wygodny korytarz z fotelami i tam gadaliśmy, tak siedzieliśmy. Że oprócz tego, że właśnie że czuło się taką potrzebę robienia, to czuło się również ewolucję tego postrzegania rzeczywistości. Myśmy mieli pewien wspólny jednak pogląd na to, jak fotografować rzeczywistość, prawda? Trzeba mieć swoją
moc i swoją wizję, żeby coś więcej zrobić, niż tylko opowiedzieć historię. Prawda? I Krzysztof miał to coś więcej, że jego filmy to miały coś więcej niż tylko opowiedziana historia. Miały taką jego osobowość, jego pasję. No może najbardziej, bo przecież tam wytworzyła się za chwilę grupa i jego kolegów też, którzy przyszli troszeczkę później. Prawda? Zgadło, Łodziński, Marcel, prawda? To wszystko, to była generacja, której oni tak prawie razem przyszli i oni zaczęli tworzyć pewną grupę o trochę innych zainteresowaniach. John się tam wybijał zdecydowanie jako taki, powiedziałbym, lider. Miał cechę przywódczą, to znaczy on umiał przekonać do swoich projektów i ewentualnie nawet czyichś projektów. To było jasne, ponieważ myśmy coraz bardziej zbliżali się do granicy cenzuralności i ta granica się przesuwała przed nami, to znaczy ona przed nami uciekała. I coś mogliśmy już wtedy czuć, że to jakoś to się musi skończyć. Myśmy nie wiedzieli i nigdy nie marzyli, że to się skończy jednym, a potem drugim przełomem, ale może naiwnie wyobrażaliśmy sobie, że to się skończy jakąś ewolucyjną zmianą. I stąd ta praca była niezwykle porywająca, ponieważ od początku on zaczynał rozmowę, jak mi proponował film, to zaczynał rozmowę od tego, że mówił, ja chcę zrobić ten film dlatego, ponieważ uważam, że powinno się pokazać takie a takie zjawisko. Na pewno wziął się takim rodzajem pracowitości.